Dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek Mass Effect. Ostatnio właśnie odwiedziliśmy Caspian. Oczywiście muszę wziąć moje karteczki. To jest rdzawe morze. Co my tu jeszcze mamy? To polecimy jeszcze na Metano. Caspiana mamy już odfajkowanego. Nadchodzi wiadomość. Łączę. Komandorze Shepard, nazywam się Nassana Damnius. Mam propozycję. Nie mogę powiedzieć więcej, to otwarty kanał. Jeśli jesteście zainteresowani moją ofertą, możemy się spotkać w Cytadeli. Rozmawiamy osobiście. Będę czekać w holu dyplomatów w prezydium. Takie rzeczy. No i zaczynamy. Słuchaj. Badanie. Skatalogowano metal lekki. Podczas skanowania tej planety udało ci się odkryć duże złoże magnezu. Pas asteroid. Szukamy. O, tu coś było. No, skalista asteroida. Badanie. Odzyskano dysk z danymi Protean. W czasie skanowania pola asteroid wokół systemu Metano odkryłeś poważnie uszkodzony statek. Oddział rozpoznawczy nie znalazł załogi, ale natknął się na dysk z danymi Protean. I lapa. A tutaj nic. Apo. Też nic. Znowu pas asteroid. O, jest coś. Metaliczna asteroida. Badanie. Skatalogowano metal ciężki. Podczas skanowania tego pola asteroid udało ci się odkryć duże złoże platyny. Tutaj nasze próbki. Jeszcze tu Inti. I też nic. To już mamy wszystko i lecimy na Haska. I tutaj gdzieś będzie bardzo dużo dronów, będzie bardzo ciężkie. Nie wiem, czy Tali może drony hakować. A więc bierzemy Tali i Ashley. Idziemy na naszą mapkę. O, dużo tu tego. Od czego by zacząć? Zrobimy tak, że lecimy najpierw tu. Zdobędziemy wszelkie złoża, a potem na te skupisku. I znowu pod samą krawędź mapy nas tutaj gnają. W ogóle tego nie widać. Gdzie tu coś jest? To gdzieś tu musi być. O, tu. Nie. No i po sprawie. Tak jak... O, w ogóle tego nie było widać. Skatalogowano rzadki pierwiastek. Dało ci się zbadać niewielkie złoże plutonu.
fatalna lokalizacja. I teraz na ten drugi. Rozumiem. Skatalogowano metal ciężki. Udało ci się zbadać duże złoże palladu. No i gdyby nie mody, to byśmy tu nigdy nie trafili. I teraz lecimy sobie po kolei. Lecimy tu, 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 tu i tu. Takim zygzaczkiem trochę. Mam złe przeczucia. Kolce, o czym to może świadczyć? O, dobra. Zapis. Czy to będą te drony, czy to będą bandyci? Kto co tu ma? My bierzemy snajperę. Ashley ma snajperkę i Tali ma strzelbę. Dobra. To jest tak. Kto tutaj jest? Zombiaki. No jasne. Idźcie, idźcie. Oj, to są chyba zombiaki od Exogeni. Nie w taki. Taki nieskoordynowany sposób biegają. Jeszcze jeden. Ashley padła. Wszystkie cele zdjęte. Tak. Karabin szturmowy Grom 5. Czy ja mam piątkę czy czwórkę? Czwórkę? O. Bierzemy. Tu nie ma nic. No i chodźcie tu, koleżanki. Wy tam idziecie, pierwszy. I tu już nie ma nic. Nie, pomyliłam się. O. Nienawidzę tego. Udało się. Czyli można te minigierki włączyć przez przypadek. To trzeba wcisnąć X. No i tutaj mamy łupy. Od razu sprawdzamy.
tam jakiś snajperski kosiarz na tym nic dobrego. Od gromu nie ma nic lepszego. No i tu też nic, o, czyli to już zrobiliśmy i lecimy do następnego miejsca. Teraz tak, lecimy najpierw tu. I tam już widać jakieś niebezpieczeństwo. Straszne. Zombiaki. Cała kolonia musiała zostać... To chyba te eksperymenty egzogeni. Gdzie to wejście? Przez chwilę gra zwariowała. Robimy zapis. Oczywiście. Italii, idź tam. Mam cel. One są jakieś elektryczne, te zombie, właśnie. No. No właśnie. No to już raz zginęłam. Tarczę. Tutaj dziewczyny, tu. No, ty idziesz tu. No, idźcie, idźcie. No, tu miałaś iść. Gotowa. No, zobaczcie. Jestem gotowa. No i jeszcze tylko jeden.
wydawać. Normalnie, co to było? I idziemy dalej. Najpierw pójdziemy tu. Na lewo. Czy jest coś do zabrania? Pustka, nic. Zapis. No tu też nic. Agresor, żądło, kosiarz. Punkciki. Zobaczymy tego kosiarza. O, to nasz. Zestaw neurologiczny. Ostrze mściciel, wolframowe. Wolframowe są bardzo dobre. Pionierski zespół kolonistów rzadko składa się z więcej niż tuzina specjalistów. Od razu widać, że żaden z nich nie przeżył. Odpowiada za to grupa Cerberus. Dzienniki winią za to grupę nazwaną Cerberus, kimkolwiek oni są. To Cerberus, a nie egzogeni. Tu coś jeszcze? Koder Omniklucz. Dobra. Bierzemy tego kodera. I to wszystko, wychodzimy stąd. I do maku. I teraz właśnie tu, bo my już tu byliśmy, teraz tu. No tu już byliśmy, tak? Bo mi się myli. Tak, 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 tam byliśmy. Co tu mamy? Brak sondy. No i jakieś tam rzeczy fragmentujące spod Tesli skaner bojowy. No i do następnego punktu. Teraz będzie to. No, tu jest obiekt. I teraz zombiaki. Co tu będzie? Zombiaki. W kolce widać. Już lecą. To już wszyscy. Czy to Cerberus znowu? Zapis. Zapewne zombiaki. Oczywiście. Thank you.
Jeszcze trzy. Średni pancerz Onyx. Onyx. Shepard chodzi w Onyxie. Zaraz to sprawdzimy. I wszystko. Muszę sprawdzić ten Onyx. Ale co? Nie mogę. Pancerz. Muszę sobie przydzielić te punkty. Średni pancerz, dobra. Będziemy pamiętać, że muszę tam odblokować. Tam nie ma. Nie da się wejść, nie da. Na górę. Trzeba nawałnica 5 tani. Będzie lepsza. A katana 211, nawałnica 207. Nasz katana. Tu już nie powinno być nic, nic nam się nie świeci. I spokojnie tu sobie lecimy. Tam był jakiś snajperski. Co to była naginata? O, jest lepszy. Ale jest jeszcze lepszy pogromca. Bierzemy. No i wychodzimy. Wsiadamy. Teraz po kolei powinniśmy odwiedzić teraz to miejsce. Czyli jakieś zasoby. Skatalogowano metal lekki. Skady z orbity wykazały wielkie złoże berylu. I świetnie na tym zarabiamy. I ostatni punkt. I co my tu widzimy? Piramidka. Najpierw zajrzymy sobie tu. Ciekawe. Pistolet lekki pancerz Hydra. Nic tutaj nie będzie powiedziane. Nic. O, tutaj może coś. Pogromca, młot, wyzwoliciel. Odzyskano dysk z danymi Protean. W skrzyni znajduje się kilka małych artefaktów Protean, między innymi nienaruszony proteański dysk z danymi. Wygląda na to, że jest w świetnym stanie. No i to wszystko, co tu znaleźliśmy. Czasami jeszcze coś jest na szczycie piramidki, więc
właściwy? Ciekawa piramidka, nie? Ale tu nie ma nic. Dobra. O, ja coś przegapiłam. Zestaw techniczny. Dobra. No i wszystko odkryliśmy. Wracamy na Normandię. I sobie musimy odfajkować. To jest metano. Gwiazdka już za nami. I metano. I lecimy do kolejnego układu. I to jest teraz... O, tu będzie stacja Exogeni. Wostok. Tak? To za nami Cerberus na poprzednim. Słuchawki poprawić. I teraz Bataito. Badanie. Odzyskano zapisy matki. Skany planety Bataiton wykryły na jej orbicie dziwny, bezzałogowy statek. Tali przetransportowała go na pokład i była w stanie stwierdzić, że jest asariański, ale bardzo stary. Odkryła na jego pokładzie kilka starożytnych artefaktów, m.in. jedne z zapisków matki Dirinagi. No to zapisy matki też będziemy musieli pozbierać. Alko. Nic. Pas asteroid. O, o. Metaliczna asteroida. Bogata metal asteroida. Skatalogowany metal ciężki. Skany pola asteroid wykazały duże złoże pallady. Jeszcze tu. Klomartu. Nic. No i teraz Noda Crew. Chyba mamy na planecie problem z nadajnikiem ratunkowym, komandorze. Nie ma wiadomości, tylko sygnał lokalizatora. Ląduj. To tu weźmiemy sobie... Weźmiemy sobie Ashley i weźmiemy sobie Rex. A Rexowi trzeba przydzielić punkty. Ashley. Co mi ci tu dodać? Szkolenie szturmowe. Na maksa. O, Rex ma tutaj dużo. Strzelby na maksa. Tak. Roganie są też wiatkami, co może być dosyć zaskakujące. Tego on ma tutaj czary-mary. Jeszcze mu dodamy ten pancerz, żeby jej zdrowie ulepszać. A co my tu mamy? Elektronika i też szyfracja w porządku. Dobra, otworzymy wszystko. Jeszcze... Strzelba dla Wrexa. Jaka tu będzie najlepsza? Ta 207. Co ty masz za ulepszenia?
fragmentujące będą lepsze i jeszcze damy ci na przykład skaner bólu. I co my tu mamy? O, trochę tu mamy. I zaczniemy znowu dookoła, czyli polecimy tak i skończymy na tym znaku zapytania. Czyli lecimy sobie, no, tu. No akurat na pierwsze zagrożenie. A tu pełzacze Toriana, a tak, tutaj będzie egzogenik. Ale tu chyba nie wejdziemy w tym momencie, nigdzie, tak? Tyle, że ich wytłukli się. Teraz tu. O, i tutaj znowu. No, no, to mi tutaj moje mako. Jeszcze któryś? No. To jeszcze zajrzymy? No, wszystko możemy sami otworzyć. Super. Lecimy. I tutaj zostało nam jeszcze to złoże niedaleczko. I skatalogowano metal ciężki. Udało ci się zbadać duże złoże złota. No i teraz już lecimy do kolejnego złoża oczywiście. Strasznie ciężko było tutaj dotrzeć. Skatalogowano metal lekki. Udało ci się zbadać duże złoże kobaltu. Zbieramy się. No to oczywiście. No chodźmy, kurwa. O Boże. To teraz lecimy do naszego wykrzyknika. Jak my tam dotrzemy, to nie wiem. I oczywiście zombiaki. W zasadzie pełzacza Toriana. Zwał jak zwał. Zapis. I co tutaj jest? Jakaś masakra. Zapis. Wróg! No idźcie. No już wrak starzysz naprawdę. Thank you.
Jeszcze jeden. Co za masakra. To my najpierw zajrzymy tu. No, zbieramy łupy. Zaraz sprawdzimy, czy to będzie coś lepszego. Także sprawdzamy. Zaraz. Dobra. To aż ci dostanie. Masz. Jeszcze strzelba dla Brexa. A nic lepszego od tego, co ma tutaj nie. Dobrze. Czyli nic. Ciekawe. Grupa ratunkowa? Oh, dzięki Bogu. Widzicie? Mówiłam, że przybędą zbadać sygnał. Co? Jestem dr Ross, szef placówki badawczej Exogeni. Byliśmy tutaj uwięzieni przez parę dni. Skończyły nam się zapasy. Przybyliście w samą porę. Co? Żądam odpowiedzi. Nie tak prędko. Najpierw wyjaśnicie mi, co tutaj robią pełzacze Toriana. Skąd wiecie o Torianie? Zabiłem go. Wiem, co kombinuje Exogeni. Widziałem, co Torian może zrobić z kolonistami. Nie ma zatem sensu dalej kłamać. Znacie już najgorsze fakty. Pełzacze powstały z przekształconych próbek pobranych na Feros. Znaleźliśmy sposób na przemienianie ich w łagodnych służących. Wszystko szło dobrze, do czasu. Parę dni temu wszystkie pełzacze wpadły w szał. Tylko nam udało się przeżyć. Dlaczego nie wysłaliście otwartej wiadomości z prośbą o pomoc? Odebraliśmy tylko sygnał z nadajnika ratunkowego. Ta baza posiada tylko wewnętrzną komunikację. Exogeni bało się przecieków. Informacje mogły, zdaniem firmy, trafić do konkurencji albo władz nadzorujących pracę tego ośrodka. Nie posiadamy zatem bezpośredniej komunikacji zewnętrznej, tylko nadajnik ratunkowy. Wysyła on sygnał SOS do placówki Exogeni na Feros. Powinni wysłać zespół w ciągu 24 godzin. Zdaje się jednak, że oni również mają problemy. Ktoś jeszcze mógł przeżyć w tej bazie? Wątpię. Pełzaczy było zbyt wiele. Nie mieli szans. Pozostaliśmy chyba tylko my. Domyśla się pani, czemu nas zaatakowały? Może nadal istniała jakaś więź pomiędzy pełzaczami a Torianem na Feros. Torian jest inny od wszystkich poznanych dotąd form życia. Być może, gdy zginął, pełzacze zostały w jakiś sposób pobudzone. Chyba wiem już wszystko. Proszę posłuchać. Wiem, że źle postąpiliśmy, ale już za późno. Nie ma sensu zgłaszać tego górze, prawda? Ktoś musi za to zapłacić. Zbyt wiele osób tu zginęło. Ma pani na rękach ich krew. Proszę zachować rozsądek. Nie chciałam tego. Zresztą komu pomoże zamknięcie mnie w więzieniu? Normalnie kryłoby mnie Exogeni, ale oni najpierw muszą posprzątać ten cały bałagan na Feros. Mam jednak pieniądze. Niewielką kwotę na krytyczne sytuacje. Jeśli zapomnicie o sprawie, przeleję ją na wasze konto. Powinienem zabić panią już teraz. Tu nie chodzi o forsę, ale o sprawiedliwość. Oko za oko. Nie wydaje mi się. Tak, my snajperka. Go, go!
Drugorzędni najemnicy Exogeni okazali się pestką dla wyszkolonego żołnierza Marine Przymierza. Po śmierci ostatniego członka ekipy naukowej nie ma już powodu, by tu dłużej zostawać. Tylko jeszcze sprawdzimy skrzyneczki. No i po sprawie, tak co? Jak lubię. No ja też. No i wracamy. Tutaj. Egzogeny załatwione. Nam tu jeszcze coś zostało. Tak. Teraz lecimy na szczątki. Wrak sondy. Protonowe żyroskop. I teraz tak, tutaj łażą takie zwierzątka, o. My się do nich nie zbliżamy, bo okradają z pieniędzy. One są takie z pozoru niewinne. I zostanie nam ten znak zapytania. I ruszam. Starożytne gruzy. Odzyskano insygnia Turia. Ta kapsuła ratunkowa jest na wpół pogrzebana pod substancjami, które spłynęły z gór. Mimo iż najwyraźniej jest tu od stuleci, komputer wciąż działa. Podłączając się ze swojego kombinezonu, udaje ci się odzyskać zestaw plików, które zawierają dane dotyczące kolonii Tracja. No i to chyba wszystko. To już jest wszystko. Wracamy na Normandię. Jesteśmy na Normandii. Rdzawe morze w zasadzie w całości możemy sobie odfajkować. Odwiedziliśmy Kaspian, Wostok i Metano i już tu nie wrócimy. I tym samym zakończymy dzisiejszą przygodę. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego razu, czyli jutro. Pa!